dopodróżował na kanale lub bezpośrednio ze mną i Tomkiem po Stanach Zjednoczonych, ten wie, że te podróże w czasie głównie były do 7 listopada 2023, kiedy w Stanach odbyła się masa referendów. Tym razem znowu udajemy się do Stanów Zjednoczonych, ale tym razem nie do 7 listopada. Pozostajemy jednak w listopadzie. Przesuwamy się jednak na 18 listopada i powracamy do stanu Louisiana, bo jak być może niektórzy oglądający pamiętają, miesiąc wcześniej też w Louisianie odbyło się referendum, właściwie 4 referenda, 4 kwestie głosowano. I także tym razem kolejne 4 kwestie poddano pod referendum i teraz tymi nowymi kwestiami się zajmiemy. Właśnie. Cieszę się, że udaje nam się znowu w takim razie spotkać. Czy te referenda, powiedz mi, były w ogóle w jakiś sposób ze sobą powiązane? Dlaczego nie zdecydowano się na połączenie tych referendów w Luizjanie i skąd ten 18, a nie tak jak we wszystkich pozostałych stanach albo wielu innych, 7 listopada, czy na takim poziomie już ogólnokrajowym, federalnym, a nie stanowym. Są jakieś regulacje dotyczące tych dat referendów, czy to po prostu jest bardzo indywidualna kwestia każdego ze stanów? Znaczy tak naprawdę to jest kwestia indywidualnego każdego ze stanów. Jeżeli chodzi o Luizjanę, dlaczego to rozłącznie, jakby one jakby merytorycznie nie były zupełnie ze sobą powiązane. Też jakby inaczej ich ścieżka dochodzenia do nich była, no i dlatego ostatecznie one pozostały w oddzielnych terminach, chociaż dość zbliżonych do siebie. Jeżeli chodzi o takie ogólne, jakby, no nie wiem, Stany sobie same regulują, jak one tam kiedy głosują, natomiast powód, dla którego zdarzają się takie dni, kiedy mamy dużą liczbę referendów jednego dnia, to jest po prostu kwestia takiej pragmatyki. Bardzo często referenda w Stanach Zjednoczonych organizuje się po prostu, kiedy są jakieś wybory. Czyli na przykład wybory prezydenckie, czy to wybory do Izby Reprezentantów, do Senatu. No i po prostu no, wtedy wiadomo, co są stanowo wybory, to są tego samego dnia, więc też na jeden dzień w całych Stanach zbierają się referenda. Natomiast tutaj jakby też wybory lokalne były, no i one często przez tradycję, historię, z takiego czystego pragmatycznego punktu widzenia prosto często są w jednym terminie. Stąd też pojawił się taki termin, gdzie kilka stanów jednego dnia robiło referenda, bo też jakieś inne wybory. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jest szereg takich wyborów różnych. Tam się często w niektórych stanach sędziów sądu najwyższego wybiera, tam się wybiera szeryfów, prokuratorów. W związku z czym takie liczne głosowania sprzyjają temu, no, a z jakichś względów często po prostu dochodzi do tego, że Stany mają w tego samego dnia, no i wtedy dochodzi do takiego pakowania w jeden dzień referendów. No w przyszłym roku będą wybory federalne, więc pewnie też taki dzień z, podejrzewam, że z najmniej 50, jak nie więcej, referendami jednego dnia doświadczył. Tak, właśnie też przypomniało mi się to, co mówisz, kiedy ktoś się zastanawia, dlaczego w listopadzie było tyle referendów w Stanach Zjednoczonych, to odpowiedź mieli, dlaczego tak mało, bo w przyszłym roku możemy się ich spodziewać znacznie więcej. Tak. Bo ty co w ogóle, taka zasada, w ogóle jak się liczy statystyki, o tym też w książce, którą jako instytut wydajemy, napisałem, polecam już w tym momencie, można za darmo zamówić dostawę książki, to napisałem, że w ogóle w Stanach Zjednoczonych oddzielnie liczy się średnią liczbę referendów w latach parzystych i w latach nieparzystych. To jest do tego stopnia zróżnicowane, przez to, że w latach parzystych odbywają się te federalne i generalnie większość wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wracając w takim razie do Luizjany. Wiemy, że 18 listopada odbyły się głosowania. Czego dotyczyło to referendum? Nad czym tym razem pochylili się mieszkańcy Luizjany? Wszystkie kwestie, które głosowano, były kwestiami zmian konstytucji. A ponieważ była to kwestia zmiany konstytucji i ponieważ parlament Luizjany przyjął te zmiany, no to zgodnie z obowiązującym w Luizjanie, jak i w większości amerykańskich stanów, przyjęta zmiana do konstytucji, żeby weszła ona w życie, musi zostać przez obywateli zatwierdzona w drodze referendum. I wszystkie 4 zmiany właśnie miały taki charakter. Natomiast już co do zakresu takiego tematyki, co w tej konstytucji zmieniano,
Tutaj mamy już jednak sporą różnorodność. Pierwsza kwestia dotyczyła weta legislacyjnego, czyli tego uprawnienia do możliwości się zawetowania ustaw. No bo jak pewnie śledzicie polską politykę, to wiecie, że prezydent w Polsce może zawetować ustawę, parlament może to jego weto odrzucić. Tak samo w Stanach Zjednoczonych prezydent może zawetować ustawę, kongres to jego weto może odrzucić. I tak samo jest na poziomie poszczególnych stanów. Parlamenty mogą przyjmować, a gubernatorzy mogą te ustawy wetować, jeżeli one im nie odpowiadają. No i tak też się parę razy zdarzyło w Luizjanie w 2020 roku, ostatni raz. Tam wtedy weto zostało odrzucone. Natomiast w trakcie odrzucania tego weta pojawił się drobny problem proceduralny, bo prawnicy nie mogli się dogadać, jak to powinno wyglądać. To znaczy, czy można odrzucić weto na sesji parlamentu, które trwa, czy trzeba zwołać specjalną sesję. Tutaj w takiej drodze też uszczegółowienia. Generalnie parlamenty działamy takie, które działają w trybie ciągłym i na te, które działają w trybie sesyjnym. I generalnie to wygląda tak, że te, które działają w trybie ciągłym, no to po prostu jakby cały czas obradują i cały czas mogą się zwołać, uchwalić prawa. I tak na przykład w Polsce jest, a sesyjne mają w trakcie kadencji wyznaczone po prostu sesje, w których obradują. No jest oczywiście sesja nadzwyczajna. Niektórzy mogą powiedzieć, no to jaka jest różnica, bo u nas też trzeba odpowiednim wcześniej posiedzenie zapowiadać. No i prawda jest taka, że różnica jest coraz mniejsza. Tak naprawdę ta różnica wynika głównie z historii, no bo dawniej to nie było tak, że posłowie mogli po prostu sobie przyjechać, tylko to trzeba było wcześniej zwołać, zaplanować. To było po prostu logistyczne wyzwanie, żeby zaprząść konie i przyjechać do miejsca, gdzie będą obradować. Stąd w wielu państwach ta zasada sesyjności pozostała, no i ona pozostaje ze swoimi zasadami prawnymi. No jest tak jak mówię, te zasady jakby rozróżnienie na parlamenty sesyjne i obradujące parlamentnie, ono współcześnie się mocno zaciera. Przestaje wyglądać, natomiast dalej pozostaje. No i w Stanach Zjednoczonych mamy zasadę sesyjności, w Luizjanie też mamy zasadę sesyjności i przepisy deklarują, jakie są terminy na weto gubernatora, jakie są terminy na odrzucenie tego. I one tam trochę różnicują w zależności, czy trwa sesja, czy nie trwa sesja. No i przy tym ostatnim przypadku doszło trochę do takiej sytuacji, że te terminy tak się nałożyły, że prawnicy zaczęli się spierać. Mamy sesję, no ale tu terminy się tak nałożyły, to jest do poprzednio, tu jest do następnej. I część prawników uważała, no nie, no to trzeba na tej sesji odrzucić, a część prawników uważała, no nie, to trzeba na następnej specjalnej sesji dotyczącej weta odrzucić. No ostatecznie robiono tak, że w trakcie sesji zrobiono przerwę w sesji, zwołano sesję nadzwyczajną do weta, odrzucono to weto. No ale generalnie jakby nie było wielkiego sporu politycznego, był spór prawny, jak powinniśmy ten przepis interpretować. I tak naprawdę zmiany, które wprowadzono do tego przepisu, one są mocno techniczne. One co do zasad zostawiają te same terminy, ale zmieniają regulacje odnośnie tego, co do tej przerwy sesyjnej i tak dalej. Tak, żeby nie było takich sytuacji ponownie, tak? No ale generalnie jednolicie bardzo popadło, to znaczy zarówno w kongresie Luizjany, zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie, wszyscy jednogłośnie to poparli, bez żadnych, no nie było sporu partyjnego. Chodziło o to, żeby po prostu uściślić te kwestie, tak naprawdę interpretacyjne. Jakby, bo tak jak mówię, co do takiej bezpośredniej zasady, ile tam gmina, co pozostaje, się nie zmienia, zmienia się jedynie jak liczymy, no, kiedy zamknięto sesję, kiedy głosowano. Tak naprawdę dla przeciętnego zjadacza chleba, który nie jest na co dzień politykiem, i nie musi sobie liczyć, do kiedy tam jako gubernator może zadać. Tak naprawdę nie jest to fundamentalne. Natomiast co ciekawe, to też jest akurat w Stanach często, jakby też nie było 90 do ilu. Za zmianą zagłosowało 61% głosujących. No to jest oczywiście zdecydowane przyjęcie tej propozycji, ale też warto zauważyć, że jednak wszyscy zwolennicy pozostawania przy tym, jak było. Status quo, a skąd się to bierze? Znaczy, tak naprawdę ciężko mi to wytłumaczyć. To chyba Amerykanistów, którzy bardziej w tych Stanach siedzą, trzeba byłoby zapytać. No bo dla mnie to jest, prawdę mówiąc, też trochę dziwne, że przy takiej kwestii, która nie budzi dużej polaryzacji, którą popierają obie partie, która nie zmienia nic fundamentalnie, głosowanie, my mamy, bo jest obowiązek taki, że mimo wszystko
taka spora liczba ludzi dalej głosuje na nim. Wydawało mi się, że to jest po prostu referendum idealne, to zagłosujmy wszyscy na tak. Tak, właśnie, właśnie. Jak zacząłeś o nim opowiadać, to się nie spodziewałam, że będzie taki wynik. Tak, w momencie, kiedy nie było dużego sporu politycznego na zasadzie takiej, że Republikanie to mówią na nie, demokracji na tak, tylko jednogłośnie to przez parlament przeszło. Ale to też pokazuje, ale dalszy przypadek, pokazuje, że to nie jest tak, że jak jest zgoda wśród polityków jednolita, to że zawsze jest jednolita zgoda wśród obywateli. Czyli kolejny tak naprawdę interesujący przypadek, z którego możemy wysnuwać różne wnioski i który trochę obala takie stereotypowe myślenie o polityce. Tak. Kolejna kwestia, to rzeczywiście konstytucyjne, bo to wszystkie są konstytucyjne. Zaproponowano likwidację takich specjalnych funduszy na określone cele, które już w Louisianie po prostu nie były używane, jakieś środki tam na tych funduszach było. No, czyli to były jakieś fundusze celowe, zgodnie z prawem tam powołane. No, na przykład tu w Polsce mieliśmy te fundusze antycovidowe, w Niemczech też, coś tam Trybunał Akurat Konstytucyjny rzekał, że niezgodnie z konstytucją było, że używali. Natomiast w Louisianie była grupa funduszy, które kiedyś powołano, które jakieś środki miały, a które przestaną używać. I tutaj powstała propozycja, została przegłosowana, żeby środki z tych funduszy, żeby te fundusze po prostu zlikwidować, że one przestają istnieć, a wszystkie środki przenosimy do budżetu ogólnego. Mm-hmm. Tutaj też na poziomie politycznym nie było sporów, też zostało to dość powszechnie poparte, bez problemu przeszło przez parlament. Natomiast no, tutaj ja już akurat trochę rozumiem opór części głosujących, bo taki opór się tutaj też pojawił. No, to znaczy, no jednak likwidujemy fundusze, dajemy państwu, czy tam stanowi, warto też pamiętać, że stan to na mnie to jest po prostu test państwa i tak naprawdę Stany Zjednoczone to jest jeden z powodów, dla których trochę odeszliśmy. No przecież zdrada stanu to jest w dawnym zdrada państwa. To więcej ku naszym trochę pozostało. Natomiast jakby tutaj mieliśmy ten opór części takich, żeby jednak to rzucamy do ogólnego budżetu. I ponad 45% głosowało przeciwko likwidacji tych funduszy. Mimo, że też jakby akurat w Louisianie wszystkie głosowania, które tutaj mieliśmy, to nie były głosowania, w których był wyrazisty spór na zasadzie, że jakoś partie się ścierały. Tutaj obie partie raczej dość zgodnie poparły te zmiany, a żadna zmiana nie została przyjęta tak jakoś 90% poparciem głosów. Kolejna, trzecia zmiana. Ona właśnie tak politycznie powiedziałbym chyba najwięcej budziła dyskusji, bo dotyczyła zwiększenia ulg podatkowych dla osób niosących pierwszą pomoc, czyli generalnie mówimy tutaj o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach, strażakach. Też nie wiem, jak jest z Louisianie, powiem, że generalnie w Stanach Zjednoczonych często to strażak, ratownik to jest to samo. Mm-hmm. Natomiast no, system ratowania zdrowia, system pierwszej pomocy Stanów Zjednoczonych nie jest tematem, w którym czuję się kompetentny powiedzieć, jak to w poszczególnych Stanach, czy to w ogóle w Stanach wygląda. Wiem, że po prostu jest takie rozróżnienie. Więc... Tak, ja mam zaplecze tylko serialowe, więc też raczej to nie powiem nic kompetentnego. Generalnie moja wiedza na temat pierwszej pomocy daleko poza seriale nie wychodzi. Natomiast wiem, że jest takie rozróżnienie, że tam też w tej grupie strażacy. I tam chodziło po prostu o to, że oni mają przewidziane do podatku od nieruchomości przewidziane specjalne ulgi. I tu chodziło o dość znaczące powiększenie tych ulg. I wiadomo, jakie argumenty za, że no to są ludzie, którzy ryzykują, którzy mocno się poświęcają, żeby ratować innych. No i generalnie taki przywilej im dajemy, że oni mają większą ulgę podatkową. Natomiast no, wiadomo, przeciwnicy wskazywali na to, że i tak te ulgi są już spore, na to, że to znacząco uszczupli dochody stanu, w związku z czym, że można było głosować na nie. Natomiast ta propozycja również została przyjęta i 53% głosujących się za nią opowiedziało, więc ona też została przyjęta. Czy mamy jeszcze jakieś kwestie, które były poruszane?
Tak, zostaje nam ostatnie, czwarte głosowanie. Były cztery głosowania. Też konstytucyjne, też generalnie przyjęte ponad podziałami w parlamencie. Dotyczyło ono funduszu powierniczego. To znaczy w Luizjanie mamy takie dwa fundusze specjalne. Ten fundusz powstał w 2016 roku. I ten taki fundusz powierniczy polega na tym, że część dochodów z podatków, tu jest akurat dochodowy jeszcze jeden, który mi wypadł, ale są konkretne podatki wskazane. Część z tych podatków, a już wiem, to są dochody ze sprzedaży surowców naturalnych, czyli prawdopodobnie podejrzewam, że najwięcej pieniędzy jest z ropy w tym wypadku. I część z tych funduszy, część z tych pieniędzy jest odkładana na specjalny fundusz, który ma być takim funduszem stabilizacyjnym, funduszem na wypadek, gdyby coś złego się działo. No i są określone zasady wyciągania pieniędzy z tych funduszy większością 2/3 głosów w obu izbach, czyli dość wysoki próg. Natomiast istnieje też drugi fundusz, fundusz taki bardziej na czarną godzinę, który jest taki bardziej kryzysowy. I jakby to są fundusze funkcjonujące oddzielnie, chociaż można wskazać, że no, pewien zakres ich kompetencji nie jest identyczny, ale do pewnego stopnia się pokrywa. I propozycja, którą tutaj zgłoszono, tak naprawdę utrudniała wyciąganie pieniędzy z tego funduszu powierniczego, bo najpierw trzeba było sięgnąć po ten drugi fundusz, żeby można było sięgnąć po ten pierwszy fundusz. No i to też jest rozwiązanie, które z jednej strony jest trochę techniczne, ale z drugiej strony jednak ważne kwestie odnośnie deficytu. Między innymi te fundusze czasami są wykorzystywane w pewnych sytuacjach, żeby nie było deficytu. Tak jak pewnie pan, jak ktoś ogląda regularnie, to wie, że w wielu stanach są pewne wyłączenia spod deficytu, więc tam jest wiele wzajemnie nakładających się na siebie regulacji. No i tutaj wiadomo też, że głosy były różne. Część nawet głosowała trochę na takiej zasadzie, że to teoretycznie pomogłoby w zrobieniu większego deficytu, a to jednak Amerykanie nie lubią deficytu. Chociaż my w Polsce też wydaje mi się, że mimo, że zawsze mamy deficyt, to jednak w powszechnym odbiorze jest on zły. Tak, to jest racja. Tak, tylko u nas łatwiej go przegłosować, nie trzeba nigdzie zgody obywateli poza wyborami uzyskać. Myślę, że jakby trzeba było zgodę na przykład zwiększanie deficytu przegłosować w referendum, to mielibyśmy ten deficyt mniejszy. Czy to byłoby dobrze, czy źle ekonomicznie? No to jest sprawa dla pewnie dyskusji ekonomistów. Natomiast no, też trochę to jednak wskazywało, że ten jeden fundusz byłby no, bardziej opóźniany. To nie byłoby tak, że na przykład równomiernie jest, że mamy te dwa fundusze. No i generalnie pomimo tego, że tutaj w zasadzie jednomyślnie obie partie poparły tę zmianę, to obywatele ją odrzucili. I to jest dopiero... To jest ciekawe. W Stanach to się zdarza. Jakby, tak jak już rozmawiamy, no, nie jest tak, że to jest cudownie głosowanie, ale takie sytuacje, że obie partie coś popierają, a obywatele to odrzucają, w Stanach Zjednoczonych się zdarzają. Tak, ciekawe pod tym względem, że to jest takie nieintuicyjne, jeśli ta polityka, z którą głównie mamy do czynienia, z którą się interesujemy, to jest ta polska. Ale też, jak ktoś się z Stanami Zjednoczonymi interesuje, to pewnie na poziomie federalnym, ogólnokrajowym. Tak. A to jednak też fakt, że te referenda tam są właściwie chyba nie ma stanu, który miałby 2-3 lata przerwy bez referendum. Że te referenda tam się odbywają ciągle, te głosowania tam, i to na różne, czy to funkcje szkolne, policyjne, sędziowskie, odbywają się ciągle, więc też wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że po prostu ci obywatele się uczą tego, że no, nie muszą w tych codziennych decyzjach polegać na tym, czy są za jedną, czy za drugą partią, tak. Co buduje większą taką niezależność właśnie obywatelską w podejmowaniu decyzji w głosowaniu. Tak, plus jakby prawdopodobieństwo mówi, że taka sytuacja musi zajść, jeśli ileś tych referendów przerobimy. Tak, no to też takie wydaje się dosyć naturalne. No i Luizjanę na tym kończymy. No jakby tutaj akurat w tym cyklu mamy jedną odrzuconą, no to też nie było żadnej kampanii, która byłaby tak emocjonująca, jak na przykład ta poprzednia odnośnie prawa wyborczego i tego, żeby Mark Zuckerberg nie wpłacał pieniędzy. Właśnie, to już tak. nie będzie
Zuckerbucksów, nie ma też jakiejś bardziej polaryzującej kwestii jak aborcja czy marihuana jak w innych Stanach. Tak, no ale Stany Zjednoczone są piękne do pokazywania różnorodności referendum. Tak, bo przecież jakby za nami też omówienie na przykład referendum w sprawie podatków, kanalizacji, więc co stan, to jakby różne przykłady, czy na podstawie tych referendów w Luizjanie czy innych w ogóle możesz wyciągnąć jakieś wnioski takie albo inspiracje dla Polski, bo to, co mi przychodzi do głowy, o czym też już częściowo rozmawialiśmy przy okazji innych tematów, to taka konkretyzacja pytań, bo tutaj pytanie jakby... Konkretyzacja pytań plus obligatoryjne głosowanie referendum przy zmianie konstytucji, a nie tylko na wniosek któregoś z podmiotów. Tak. Tak, no to takie dwie rzeczy, bo rzeczywiście jakby w Stanach to jest i tutaj zachęcam też do zobaczenia naszych poprzednich rozmów, gdzie jakby się to pojawiało i myślę, że to ma sporo tak naprawdę plusów, bo wiemy konkretnie, czym głosujemy, no i z drugiej strony ktoś nie może podjąć decyzji bardzo istotnej dla ustroju państwa, jak to są kwestie konstytucyjne, bez zgody obywateli. Tak. No i myślę, że na tym kończymy przygodę z Luizjaną. Na tym kończymy przygodę z Luizjaną, przynajmniej w 2023. Tak. I z tej strony żegnają Was Agata Kępa i Tomasz Synowiec. Do zobaczenia. Cześć.